Obstinego idioto. Witajcie kochani w ten piękny, niemalże wiosenny dzień. Miałam dziś film dla was nie nagrywać, ale świeci dziś tak piękne słońce, ja mam wolną chwilę i uznałam, że tutaj skorzystam z tej okazji, żeby nie rozkładać lamp, nie bawić się tutaj w rozkładanie całego studia, które jest naprawdę bardzo praco i czasochłonne. To nagram dla was coś krótkiego, a ostatnio pojawił się taki pomysł od jednej z użytkowniczek, właściwie prośba o nagranie filmu, w którym pokażę, jak przygotować Lalę do zimowo-wiosennego spaceru na rękach, nie w wózku, tylko na rękach. Właściwie to niczym się nie różni, Lalę można ubrać tak samo, jedyną różnicą jest to, że niosąc lalę na rękach, można ją owinąć kocykiem, żeby to wyglądało bardziej naturalnie. A tak to nie różni się praktycznie niczym, ale skoro pojawił się taki pomysł, taka prośba, to ją dzisiaj na szybko zrealizujemy. I przebierzemy obie moje lale. Pokażę wam też, jakie opcje możemy tutaj wykorzystać na zmianę do takiego spacerku, w zależności oczywiście od temperatury. Bo wiadomo, jak to jest wiosną. Raz mamy temperatury minusowe, raz niemalże iście letnie. Więc tutaj oczywiście w zależności od pogody pokażę wam, co możemy sobie wybrać. Wczoraj był Dzień Kobiet, dlatego na początku tego filmu wrzuciłam wam takie krótkie nagranie, które zrealizowałam wczoraj. Właściwie zupełnie przez przypadek, jak przyłapałam Lucusia na zjadaniu moich kwiatków, które dostałam w prezencie właśnie z okazji Dnia Kobiet. No ale to taki mały bonusik, żeby troszeczkę urozmaicić ten film. W tej chwili w cieniu mamy 11 stopni, w słońcu zapewne jest dużo cieplej, więc nie będziemy ubierać lali jakoś specjalnie grubo, żeby to nie wyglądało dziwnie. Poza tym ja przy takiej temperaturze chodzę w krótkim rękawku, w t-shircie z najczęściej z rozpiętą kurtką. I dla mnie taka temperatura jest odpowiednia już do takiego wiosennego ubioru. No ale wiadomo, każdy z nas ma inną ciepłotę, każdy z nas inaczej to ciepło odczuwa, ma inne preferencje, jeżeli właśnie chodzi o ubiór i o ciepełko. Ja tutaj naszykowałam sobie cały front robót, natomiast w miejscu, w którym chcę ten film nagrać, położył mi się Lucusiek, więc musimy go gdzieś przenieść, na przykład, nie wiem, może na fotel. Nie śpi, więc o, tylko udaje, więc jeszcze możemy go przenieść. Bo tak jak już wam wielokrotnie wspominałam, u nas w naszym domu śpiącego kota nigdy nie budzimy. To co, ja przenoszę Lucusia i zabieramy się za dalszą część filmu. Dobrze, zaczniemy sobie tradycyjnie od Olusi. Olusi wybrałam tak. Taki dresik wiosenny z Bambi, proszę bardzo. Co prawda to nie jest od kompletu, bo od kompletu, od tej bluzy są inne spodnie, ale te są troszeczkę bardziej ciasne, w sensie bardziej przyległe, węższe i tutaj będą lepiej wyglądały w tym zestawie. Do tego też dobierzemy jakąś lżejszą czapeczkę. No i na wierzch zastanawiam się właśnie nad taką kurteczką, takim polarkiem. Myślę, że jeżeli jeszcze owiniemy tą lalę w kocyk, to będzie w zupełności wystarczające. Albo o, właśnie nad czymś takim. I myślę, że to mi będzie bardziej kolorystycznie pasowało do całości, więc ubierzemy taki sweterek, jakieś grubsze skarpeteczki i cienką czapeczkę, nie taką bardzo zimową. I tutaj pomysł też na te przebieranki wpadł od... Czekajcie, zaraz wam powiem dokładnie od kogo, bo ja też nie wszystko dobrze pamiętam. Już sobie sprawdzimy. Mama Mysz 1193 napisała, że uwielbia oglądać, jak przebieram lalę i szkoda, że tym razem tego zabrakło. Chodzi oczywiście o poprzedni film, więc tutaj ten film właśnie z dedykacją dla Mamy Mysz 1193 i dla osoby, która poddała właśnie pomysł na ten konkretny film. Już wam powiem, kto to był, muszę sobie poszukać. A i osobą, która poddała tutaj pomysł na ten konkretny film, jak przygotować lalę na wiosenno-zimowy spacer, była
Caroline 6927. I tutaj tym dwóm osobom dedykuję ten dzisiejszy film. Więc tak, tutaj zabierzamy się za rozbieranie najpierw Olusi. Nie będziemy tego przyspieszać, bo na tych przebierankach będzie opierał się dzisiejszy cały film, więc trwałby zdecydowanie zbyt krótko. Wiem, że teraz krótkie filmy, krótkie formy wideo są w modzie, są chętniej oglądane, ale ja tutaj te filmy dodaję dość rzadko i z tego, co zauważyłam właśnie po waszych wypowiedziach w komentarzach, lubicie, jeżeli te filmy są dłuższe. Im dłuższe, tym lepsze. Wiadomo, że nie każdy lubi takie tasiemce, ale a z tego, co zauważyłam, to większości to odpowiada, więc tutaj zasadą większości będziemy się kierować i będziemy robić troszkę dłuższe te filmy, tak jak lubicie. Tutaj pod spód zastanawiam się nad takim troszkę szerszym bodziakiem, bo również jest z Bambim, albo na czymś bardziej przyległym. I chyba tutaj zostaniemy na tym przyległym, ponieważ lepiej będzie się tutaj komponował pod bluzę. Będzie na pewno lepiej to wyglądało, nie będzie takie odstające, szerokie. Pieluszek nie zmieniam, ponieważ zmieniałam je niedawno na którymś z ostatnich filmów, więc myślę, że nie ma takiej potrzeby. Tak jak już mówiłam, ja te pieluchy bardzo rzadko lalą zmieniam. Tak, ubieramy Olusię. I mam nadzieję, czekajcie, poprawię sobie mikrofon. Właśnie, żeby nie trzeszczał, jak ocieram sobie tutaj ręką o mikrofon, ruszając właśnie rękoma, przebierając lalunię. Tak, tutaj też podjęłam taką decyzję, żeby przed każdym filmem zamieszczać informacje o tym, że te filmy są wyłącznie instruktażowe, są przeznaczone dla kolekcjonerów lal i na co dzień lalami się nie zajmuję, ponieważ ostatnio nie ma tych komentarzy dużo takich złośliwych, ale pojawiają się i od ludzi, którzy po prostu nie rozumieją tej pasji, nie rozumieją tego, jak można się lalami opiekować, zajmować jak prawdziwym dzieckiem. I też nie rozumieją tego do końca, że te filmy są nagrywane dla was, że są to filmy instruktażowe dla osób, które właśnie chcą wychodzić z lalami na spacer. Ja tak jak już wielokrotnie mówiłam, nie mam takiej potrzeby i z tymi lalami nie wychodzę, ale oczywiście jeżeli ktoś chce, lubi, ma taką sposobność, to oczywiście jak najbardziej, ja nie mam zamiaru nikomu mówić, co ma robić. Tak, tutaj te spodenki są na takim polarku, więc są idealne właśnie na taki wiosenny spacerek. Na 11 stopni myślę, że będą jak najbardziej odpowiednie. Już nie ma sensu tutaj ubierać zbyt cienkich leginsów. Ja oczywiście sobie ubrałabym leginsy już, ale laluni nie będziemy tutaj ubierać cieniutkich spodenek, ponieważ chcemy ją ubrać tak jak prawdziwego dzidziusia, odpowiednio do dzisiejszej temperatury. Jest bardzo słoneczny dzień, więc myślę, że spokojnie to wystarczy. Tym bardziej, że my idąc na spacer, ruszamy nogami, ruszamy rękoma, idziemy, pocimy się, nasze ciała wytwarzają ciepło, więc jest nam cieplej. A takie dzieciątko nie rusza się, leży w wózku lub jest niesione na rękach i niestety jego odczucie tej temperatury jest dużo niższe niż w przypadku nas, osób idących na nogach. O, dobra, już ubierzemy sobie tutaj bluzę. O, fajna, ona jest taka troszeczkę za duża. Myślę, że jest odpowiednia. O, całkiem fajnie w niej wygląda. Nie wiem tutaj jeszcze, jak ubierzemy tą kurteczkę, ponieważ ona jest też dość ciasna, ale myślę, że sobie tutaj poradzimy. Przeczeszamy jej włoski pod czapeczkę. Ja tutaj przygotowałam kilka czapeczek dla jednej i dla drugiej lali. Tutaj chyba najbardziej będzie nam pasowała taka. Jednakże ona jest bardzo szeroka i jest za duża na Olę, więc jeżeli lala będzie niesiona na rękach, no to ta czapka w każdej chwili może spaść i po prostu źle wyglądać. Więc tutaj takiej
czapeczki dużej nie będziemy ubierać. O, jak widzicie, jest dużo za szeroka. Jeżeli by Lala jechała w wózku, to jak najbardziej można taką czapeczkę ubrać. Wtedy to ryzyko, że ta czapeczka nam się zsunie, będzie się źle układać, jest dużo mniejsze. Taką czapusię, ale może najpierw ubierzemy sweterek, zobaczymy, jak tutaj będzie pasował do tego zestawu i która czapeczka będzie najbardziej kolorystycznie odpowiadała. O, tu mamy taki sweterek. To jeszcze można by było oczywiście ubrać taki kombinezon troszkę cieńszy, ale myślę, że sweterek też jest odpowiedni. Tym bardziej, że Olusia jest takim wcześniaczkiem, więc można ją ubrać troszkę cieplej, ale wiadomo, że nie za ciepło, żeby tutaj nie wzbudzać jakichś podejrzeń. O, już tak ubieramy sweterek. Też jest taki cieplutki, z tych cieplejszych. Mam nadzieję, że tutaj ta bluza się zmieści pod spód, nawet troszeczkę będzie spod spodu wystawać, ale to nic. Nic się nie dzieje. Tej Lala, jeżeli byłaby prawdziwym dzidziusiem, mocno by jej ten strój krępował ruchy, ponieważ jest no faktycznie tutaj dość grube to ubranko. No ale jest tylko Lalą i będzie niesione na rączkach, więc tutaj o krępowaniu ruchów oczywiście nie może być mowy. O, jaki paskudnie kaptur się ułożył na główce. Czekajcie, już ją tutaj poprawimy. No tutaj strasznie grubo jest, te rękawki wyglądają. Można je schować dłonie oczywiście w tych rękawkach. Można też ubrać jakieś rękawiczki, łapki, niedrapki, cokolwiek tutaj, żeby te dłonie zasłonić. Ale my weźmiemy Lalę do takiego kocyka, więc myślę, że tutaj tych dłoni zasłaniać nie będziemy. Jeszcze dobierzemy właśnie jakąś cienką czapeczkę do tego stroju, żeby tutaj na główkę coś ubrać. Wiadomo, że nie ma sensu ubierać grubej zimowej czapy, jeżeli ubieramy jej jeszcze kaptur taki dość gruby i na taką wiosenną temperaturę. Przeczesana główeczka. I tak, ta czapa raczej nie będzie specjalnie pasowała, chociaż jest ładna. A tutaj mamy dwie takie z jelonkiem. No może być taka z jelonkiem, może coś szarego. Te raczej nie będą pasować. Chociaż, no zobaczymy sobie te dwie, jak tutaj będą się prezentować na tej główce malutkiej. O, ta raczej kolorystycznie niezbyt tutaj dobrze wygląda. I tą główkę troszeczkę tak jakby spłaszczyła. Przeczeszemy sobie ją jeszcze raz, tego małego potarchańca, rozczuchrańca. O. Ubieramy tą mniejszą czapusię, ona też jest troszeczkę większa. Oj, rozwiązał się supełek, jak go zawiążę. Ale nie, ta czapeczka będzie też... Ale ta czapeczka też będzie dość szeroka. Jest troszkę rozwleczona. Więc z niej zrezygnujemy. I zastanawiam się właśnie teraz nad tą, no albo nad przyszczypaniem tej. No ale tak jak mówiłam, może nam zjechać podczas spaceru i źle to może wyglądać. Więc sobie ubierzemy taką szarą i do tego zapakujemy Lalę w kocyk. Proszę bardzo. Czapucha brana, kaptur na głowę. Jeszcze dobierzemy do tego jakiś smok. Ze smokiem magnetycznym też jest obawa, że ten smok nam odpadnie, więc tutaj, jeżeli byśmy nieśli Lalę na rękach, to ja bym tutaj z tego smoka magnetycznego zrezygnowała. Tutaj jeszcze w międzyczasie, słuchajcie, zajrzałam do rebornowej szuflady z czapeczkami i wygrzebałam jeszcze taką ażurową i myślę, że ona tutaj zdecydowanie będzie nam lepiej pasowała do całości. Zobaczcie, że już któryś raz zmieniam zdanie, ale chcę dobrać to tak, żeby ładnie nam kolorystycznie też pasowało do wszystkiego. Więc ta myślę, że będzie najbardziej odpowiednia. Jest cienka, ale wystarczająca, jeżeli ubieramy... O, no się pozrzucała rzeczy ze stolika. O, jeżeli ubieramy kaptur na głowę, jest zdecydowanie ok. Tutaj przyniosłam jeszcze parę smoczków, ale tak jak już mówiłam przed chwilką, ja bym tutaj z nich zdecydowanie zrezygnowała, jeżeli ta Lala miałaby być
niesiona na rękach, bo wiadomo, niesiemy tą lalę na rękach, ona się nam będzie zawsze troszkę ruszać i ten smoczek możemy nawet trącić, może w każdej chwili spaść albo wyglądać po prostu w ten sposób i no nie będzie to najlepszym rozwiązaniem. Tutaj też podchodzi nam bluza troszeczkę pod ten smoczek, może go w każdej chwili strącić, więc no nie będzie to najlepiej wyglądało, więc tego smoczka byśmy całkowicie zrezygnowali, a smoczek taki z końcówką możemy oczywiście wziąć sobie gdzieś do ręki, trzymać w ręce, ale to też nie jest oczywiście nic, nie jest to najważniejszy punkt wyjścia z lalą na spacerek. No i co? I tak jak mówiłam, możemy sobie taką lalę owinąć w kocyk. O, i tak przygotowaną lalę możemy sobie wziąć na spacer na rączkach. Może niekoniecznie w tym odcieniu kocyka, mogłam wziąć ten drugi, który lepiej by pasował tutaj do tego zestawu. No ale mniej więcej chciałam Wam pokazać moją ideę, jak ja bym to zrobiła. O, proszę bardzo, możemy wyjść z lalą wyglądającą w ten sposób. Ewentualnie też możemy ją z tego kocyka rozwinąć i iść z lalą bez kocyka. O, tutaj mamy laleczkę bez kocyka, po prostu tak samą na rączkach można nieść. Wiadomo, że można ją troszeczkę tutaj poprzekładać, można jej główeczkę troszeczkę bardziej w naszą stronę odwrócić, przykryć kapturem, jeżeli nie chcemy pokazać, że to jest lala, żeby ludzie za bardzo nie widzieli, co tam na rękach niesiemy. Troszeczkę można je tu tak upozycjonować w miarę wygodnie. No i tutaj też należy uważać, żeby spod spodu nie wychodził ten materiałowy korpus. Można też oczywiście jakąś opaszkę ubrać i też to będzie ok. Różnie lale mają pomalowane rączki, różnie mają wyrzeźbione też, więc jeżeli nie chcemy pokazać lali, która ma na przykład dłonie takie rozdziabane, takie wiecie, grabki, to możemy je po prostu schować w rękawkach, albo tak jak już mówiłam, ubrać rękawiczki albo łapki, nie drapki. To jest Olusio, nie ma tego problemu, ponieważ ma piąstki, więc wygląda to bardzo naturalnie, a w niczym oczywiście i w niczym nie przeszkadza. O, możemy sobie tutaj poprzykrywać. Ona jest malutka, więc tutaj ciężko ją tak na rękach odpowiednio ubrać, ułożyć, ale myślę, że tak jest ok. Tutaj specjalnie dla Was nawet kurtkę ubrałam, żeby pokazać Wam, jak to wygląda. No to co, przechodzimy do Marysieńki. I tak, mamy Marysieńkę. Tutaj dla Marysieńki mam też kilka opcji do wyboru, oczywiście w stosunku do pogody. Tutaj takiego wielkiego kombinezona zimowego nie będziemy jej ubierać, przez to właśnie, że jest już dość ciepło, no chyba, żeby spadły temperatury gdzieś poniżej zera. Wtedy taki zimowy kombinezon mógłby być jak najbardziej ok i lala w nim naprawdę super wygląda. No ale jest już stosunkowo ciepło, więc tutaj wzięłam kilka takich różnych opcji. O, na przykład taki sweterek. Jest bardzo fajny też, chyba kiedyś ubieraliśmy lalę właśnie w ten sweterek. Wyglądała w nim całkiem przyzwoicie. Tutaj też jedną z lal kiedyś pokazywałam Wam, jak ubrać na wiosenny spacer. Ubieraliśmy w tą kurteczkę z kocikiem, to jest taka wiatrówka, ale to już na wyższe temperatury niż te 11 stopni. Też taka jest odpowiednia. Tutaj mamy polarek z H&M, który Wam niedawno pokazywałam. Też jest fajny, ale nie na 11 stopni. Natomiast tutaj na tej 11 stopni myślę, że odpowiednia będzie taka kurteczka. Nie jest gruba, nie jest zbyt cienka. Myślę, że będzie jak najbardziej odpowiednia i w nią laleczkę ubierzemy. I do tego wybrałam też taki zestawik, dresik z kotką Marie. Może niekoniecznie nam tutaj będzie kolorem pasowało wszystko do siebie, ale dziecku wszystko wypada, więc myślę, że możemy ją tak wystroić w ten sposób. To co, smoka zabieramy, ściągamy skarpetunię i tak, ubierzemy jej oczywiście pociak pod spód z długim rękawem. Ten też mógłby zostać, bo oczywiście nie będzie go widać spod spodu, ale jak już ubieramy kotkę Marie, no to zróbmy wszystko z kotką Marie. Tutaj jeżeli chodzi o Marysię, myślę, że ona będzie zdecydowanie lepiej wyglądała na rękach, jest większą lalą, fajniej się układa, fajniej ją można tutaj na rączkach upozycjonować i myślę, że
lale właśnie wielkości modelu Laura są jak najbardziej odpowiednie na taki spacerek. Oczywiście z takim wcześniaczkiem też możemy sobie wyjść, natomiast on jest moim zdaniem, tak jak mówię, moim zdaniem jest zbyt mały i no nie wygląda to tak fajnie naturalnie, jak z takim ciut większym bobasem. Zresztą zaraz zobaczycie sami, pokażę Wam, jak ona się tutaj układa, jak się pozycjonuje na rączkach. Tutaj chwytam ją za nogi, jak taki worek ziemniaków, nie jest to odpowiednie. Ale tutaj chcę zrobić to w miarę szybko i też, żeby Wam się tutaj nie pokazywać na tym filmie. Bo wiadomo, fragmenty twarzy Wam nieraz pokazuję, ale tutaj dzisiaj nie jestem zbyt, nie wyglądam zbyt dobrze, więc nie chcę Wam się też pokazywać, żeby Was nie straszyć na przykład. Dlatego się tutaj kamufluję. Dobrze. Nie zastanawiam się, czy ja w ogóle podłączyłam ten mikrofon. Tutaj przypniemy go trochę wyżej, bo nie wiem, czy nie będzie trzeszczał, bo miałam go w takim złym miejscu. O, tak, gacie ubrane. Tutaj gumę, znaczy nie gumkę, tylko sznurek ściągniemy, żeby te gacie nie były zbyt luźne, żeby nam nie spadły na spacerku. A jeżeli macie jakąś kurteczkę odpowiednią do spodenek, spodenki odpowiednie do kurteczki kolorem, to oczywiście będzie to wyglądało jak najfajniej. U nas niekoniecznie to ze sobą gra, ale myślę, że takie spodenki ciut grubsze, nie takie całkiem leginsiaki, których mam najwięcej, będą zdecydowanie lepiej wyglądały. O, Lucuś do nas idzie. Wczorajsza gwiazda Facebooka. Wrzuciłam wczoraj na mojego fejsa prywatnego ten film z Lucusiem. Jak zajadał się kwiatkami, to po prostu moi znajomi byli tym zachwyceni. Naprawdę byli zachwyceni Lucusiem, łoburzem naszym. O, przyszedł, położył się obok. Rano stał na dwóch łapach przy łóżku i mnie tak łapką trącał, żebym już wstała. Stał na dwóch łapkach i wiecie, i tak mnie myział po twarzy, żebym już wstała, już dała jeść, już poprzytulała. W końcu nie wytrzymał, bo ja nie wstawałam, wskoczył do tego łóżka i chodził po mnie, przytulał, lizał mnie po twarzy, czego ja strasznie nie lubię, ale Lucuś, a i owszem, więc ja mu nie za bardzo na to pozwalam, a on straszny miał dzisiaj rano miłości, jak ja to nazywam, żeby kota głaskać, przytulać, tulić. No jest taki pieszczoch, jest straszny pieszczoch. Jest niesamowicie fajnym kotem i bardzo się cieszę, że tutaj do nas trafił. Taki jest, powiem Wam, pocieszny. Pocieszny jest chyba najmłodszy z naszych kotów, bo o wieku dwóch z kotów nie wiemy. Nusia ma 8,5 roku, natomiast Lucuś będzie miał w maju dopiero 3 lata, więc jest stosunkowo młodym kotem. O, uczeszamy tutaj pod czapeczkę. Czapeczek też kilka przygotowałam. Natomiast tutaj taka z kotką Marii, myślę, że będzie najlepiej wyglądała do tego zestawu. Jest już sprawdzona, przetestowana w tej wersji, więc będzie najlepsza. Na zdrowie, Lucuś. Lucuś kichnął, bo tutaj jeszcze przygotowałam o taką różową w paseczki, szarą w chmurki, pomarańczową, chociaż ta pomarańczowa nam może tutaj najlepiej pasować do tej kurteczki. Ale ta też pasuje, więc do reszty stroju, więc myślę, że będzie ok. Jeżeli by to źle wyglądało, wtedy sobie przebierzemy na tą czapeczkę pomarańczową. Dobra, czas na kurtkę. Może wcześniej ubierzemy jednak faktycznie tą czapeczkę. I tak jak w przypadku Oleńki, też tutaj tego smoka bym jej nie dawała do buzi, żeby on nam podczas spaceru po prostu nie wyleciał. Podniesiemy Laurę, położymy tutaj kurteczkę. O, i ubieramy kurtałkę. No tutaj będzie lepsza, ponieważ jest dłuższa, nic nie będzie spod niej wystawało. Dłonie też można w niej zasłonić odpowiednio, więc jest, myślę, że najbardziej odpowiednia na dzisiejszą temperaturę. Chociaż nawet też nie wiem, czy nie jest ciut
za gruba, ale nie, nie, myślę, że jest ok, jak najbardziej ok. Tutaj troszeczkę poszerzyłam Wam kadr, żeby lepiej to wszystko było widoczne. O, właśnie tak, tak, kurteczkę zapinamy i zaraz weźmiemy Marysię albo do kocyka, albo po prostu tak na rączki. Zobaczymy obie opcje, w jakich, jak będzie się prezentowała w jednej i w drugiej wersji. Tutaj oczywiście też możemy ubrać coś pod szyjkę, żeby to całkiem ładnie wyglądało. Zaraz znajdziemy jakąś apaszkę tutaj do tego zestawu. Tutaj szukając Lali jakiejś apaszki, zajrzałam do pudła, o którym już zapomniałam, co do niego włożyłam, i znalazłam jeszcze takie dwie kurteczki. Jedną, o właśnie, to jest taka wiatróweczka, taki płaszczyk, właściwie odpowiedni bardziej na maj, kiedy te temperatury są wyższe, kiedy my wychodzimy w krótkim rękawku. Lali można ubrać coś takiego na wierzch. I jeszcze o, taka zielona kurteczka, podobna, troszkę może cieńsza właśnie od tej, którą ma Lala teraz na sobie. Też jest odpowiednia na taki spacerek, tylko po prostu na ciut wyższe temperatury. Jeżeli teraz by było powiedzmy 14-15 stopni, to tutaj o taką kurteczkę cieńszą bym się pokusiła, ale myślę, że ta jest odpowiednia. Tutaj jeszcze znalazłam buciki, które możemy tutaj ubrać do tego zestawu. Też mogą fajnie wyglądać. Wiadomo, że buciki nie są potrzebne, ale mogą ładnie wyglądać na nóżkach. I tutaj pod te buciki ubrałabym jakieś lżejsze skarpeteczki, żeby nie były takie wypchane te nóżki. To zaraz to sobie uczynimy, ale jeszcze w międzyczasie ubierzemy apaszkę. O, właśnie, zrobimy to tak tutaj pod spód bardziej, żeby nam nie wystawało. Zrobimy coś takiego. O, pyk, pyk, pyk i ubierzemy buciki. Sama nie wiem, czy te buciki wyglądają odpowiednio. Chyba jednak byśmy zostali przy skarpeteczkach, nie? Tak mi się wydaje, że będzie lepiej. I okej, okay, mamy Lalę ubraną. Tak, możemy ją wziąć na ręce, chociaż ta kurteczka, powiem Wam, jest strasznie śliska i niezbyt wygodna, ale nie jest tak źle. Możemy ją tutaj owinąć kocykiem. Możemy też wybrać sweterek, który jest mniej śliski i też będzie w porządku. Myślę, że wygląda całkiem nieźle. Możemy sobie jeszcze tak główkę bardziej w naszą stronę odwrócić, jeżeli nie chcemy jej za bardzo pokazywać. Tutaj możemy troszeczkę kapturkiem zakryć albo dłonie pozakrywać. O, tutaj kurteczką i z tak przygotowaną Lalą możemy sobie wyjść na spacerek na rękach. Myślę, że wygląda całkiem przyjemnie. No i jeszcze pokażę Wam w kocyku, jak będzie się prezentować, ale myślę, że tak jest całkiem ok. I tutaj mamy też takie zawiniątko. Też myślę, że jest całkiem w porządku i też wygląda fajnie. Jak sobie ją tutaj przygotowywałam w tym kocyku, chwilkę to trwało, żeby to ładnie ułożyć i ręce zaczynają powoli boleć, ponieważ ta Lala jest dość ciężka, jest porządnie obciążona i faktycznie niesienie takiej Lali na spacer na rękach jest dość wymagające. Myślę, że po parunastu minutach ręce mogą nas zacząć boleć od niesienia tej Lali, więc zdecydowanie na spacer najlepszy jest wózek. Ale jeżeli chcemy przejść sobie z Lalą na rękach, to już wiecie mniej więcej, jak to zrobić. Uff, w ostatniej chwili zdążyliśmy z nagraniem tego filmu, ponieważ słoneczko zaczęło przechodzić już na drugą stronę budynku i zaczyna się robić tutaj coraz ciemniej. Nie ma już takiego ładnego światła, więc musiałabym te lampy jednak przynosić, a naprawdę bardzo chciałam tego uniknąć.
No ale cóż, zdążyliśmy. Teraz już nagrywam na bardzo podniesionym ISO na 3200, więc szumy na pewno są już dla Was dość mocno widoczne. Ale na samo zakończenie myślę, że nie jest to jakimś wielkim problemem. To co? Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał, że dla kogoś z Was będzie on przydatny i że dało się go oglądać z przyjemnością, że mogliście się też odstresować, oderwać od codziennych obowiązków oglądaniem moich laleczek. To co? Na dziś to tyle. Trzymajcie się ciepło, bądźcie zdrowi i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!